W imię Boga Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Witam wszystkich bardzo serdecznie w niedzielny poranek 6 listopada słowami dzisiejszych haseł, które zapisane są w przewodniku z Biblią na co dzień. Pierwsze z tych haseł wyjęte jest z księgi proroka Izajasza z 6 rozdziału. Święty, święty, święty jest Pan zastępów, pełna jest wszystka ziemia chwały Jego. Drugie hasło wyjęte jest z pierwszego listu Piotra, z 1 rozdziału. Za przykładem świętego, który was powołał, sami też bądźcie świętymi we wszelkim postępowaniu waszym. Od czasu do czasu zostajemy postawieni przed pytaniem o wartość ludzkiego życia. Zostaje nam zadane pytanie, albo też sami stawiamy sobie pytanie, ile wart jest człowiek, ile warte jest ludzkie życie, ile warte jest moje życie. Wiele odpowiedzi na te pytania wskazują na niewielką wartość człowieka, niewielką wartość jego życia. Od chociażby te oparte na obliczeniu wartości ze względu na cenę związków chemicznych, z których się człowiek składa. Po obliczeniu tych wartości tych składników wychodzi, że cena człowieka wynosi około 15, może 20 dolarów. Zastanawiając się nad wartością pojedynczego człowieka, można pokusić się również o dość kontrowersyjne stwierdzenie, że im więcej jest ludzi na świecie, tym w mniejszej cenie jest życie każdego pojedynczego człowieka. Przekonanie o niewielkiej, znikomej wartości człowieka i jego życia jest szczególnie silne podczas wojen, ale także podczas poważniejszych kryzysów społecznych, czy też poważnych kryzysów politycznych. Te smutne stwierdzenia mogą nas doprowadzić do przekonania o tym, że człowiek, jego życie w gruncie rzeczy są niewiele warte. A to z kolei prowadzi do przekonania, że nie należy się sobą i swoim życiem za bardzo przejmować, bo właściwie nie ma to zbyt wielkiego znaczenia, jakim jestem i jakie jest moje życie. Być może następuje obniżenie wartości człowieka i jego życia w oczach innych ludzi, w oczach ludzi. Ale trzeba nam pamiętać, że niezmienna pozostaje wartość człowieka w oczach naszego Stwórcy, naszego Boga. Mówi się, że wszystko na świecie ma swoją cenę, także i człowiek. Przy czym prawdziwa cena to nie ta, którą wyznaczamy, którą my chcemy otrzymać. Ale prawdziwa cena to ta, którą ktoś zapłacił bądź gotów jest zapłacić. Tak patrząc, przyjmujemy ze zdumieniem cenę, jaką Bóg zapłacił za każdego człowieka, a więc także za ciebie, także i za mnie. A tą ceną była śmierć, tą ceną jest śmierć Syna Bożego, Jezusa Chrystusa. Nie można sobie wyobrazić wyższej ceny niż ta, którą została zapłacona. A z tego wynika, że każdy człowiek jest istotą niezwykle cenną dla samego Boga. Bóg nie cofnął się przed największym poświęceniem. Bóg zapłacił najwyższą cenę, aby nas ratować, aby nas zbawić. I to rozstrzyga wszelkie wątpliwości co do tego, kim jesteśmy dla Niego, kim jesteśmy dla Boga. Wobec tego faktu tracą znaczenie wszystkie wątpliwości co do tego, czy Bóg pamięta o ludzkości? Czy Bóg pamięta o człowieku? Czy Bóg pamięta o mnie? Nie ma też potwierdzenia myśl,
że człowiek nic nie znaczy dla Boga. Jest wręcz przeciwnie. To Bóg zapłacił za nasze wykupienie z niewoli grzechu, za nasze wykupienie z niewoli śmierci i szatana najwyższą cenę, aby nas wyprowadzić na drogę światłości, wyprowadzić na drogę naśladowania samego Boga i życia według Jego wskazań. Jeżeli więc Bóg ceni nas, jeżeli Bóg ceni nasze życie bardzo wysoko i zapłacił za nas najwyższą cenę, abyśmy się stali Jego własnością, to nauczmy się cenić to, co Bóg uczynił dla nas. Cenić Boga, a także przez to należycie cenić samego siebie, swoje własne życie, życie również drugiego człowieka. Bo za taką wysoką cenę wykupiony człowiek nie może być byle kim i żyć byle jak. Nie powinien marnować swojego życia, nie powinien tracić tego daru zbawienia, który nam Bóg zaoferował przez śmierć, przez zmartwychwstanie naszego Pana Jezusa Chrystusa. A więc posłuchajmy wezwania, które jest wezwaniem samego Boga. Świętymi bądźcie, bo ja jestem święty. Niechaj Bóg nam wszystkim błogosławi. Amen.